Cześć, tutaj Agata. Dzisiaj mam dla Was sesję dla osób początkujących oraz wszystkich, którzy potrzebują sekwencji w spokojnym tempie. Możecie zacząć albo w siadzie na piętach w ten sposób, albo jeżeli to jest niekomfortowe, to w siadzie skrzyżnym. Ułóżcie dłonie na kolanach, spróbujcie wydłużyć plecy. Możecie jeszcze zrobić kilka delikatnych krążeń barkami do tyłu, tak żeby się rozluźniły. Można zamknąć oczy na chwilę. I zatrzymajcie ten ruch, weźcie spokojny wdech. I swobodny wydech. Przez resztę praktyki, jeżeli to jest dla Was możliwe i komfortowe, spróbujcie brać wdech nosem i wydech również robić nosem. Zapleccie palce dłoni. I wyciągnijcie wnętrze dłoni do przodu, barki cofając do tyłu. Potem to samo w drugą stronę. I teraz dodamy sobie jeszcze do tego ruch klatką piersiową, czyli na wydechu zaokrąglamy plecy i z wdechem, tu w dowolny sposób ręce, wyciągamy do przodu. I zaokrąglamy. Delikatnie się wyciągamy, otwieramy klatkę. To nie będzie spektakularny ruch. I ostatni raz. I wdech. Rozluźnijcie dłonie i zaplećcie je z tyłu. I teraz z wdechem również. Ściągamy łopatki, wyciągamy klatkę do przodu. Tutaj spróbujcie nie przesadzać z przegięciem się w lędźwiach. Czyli raczej podwijamy kość ogonową i tylko klatka się uruchamia. I luzik rozluźniamy. Powoli przejdziemy do klęku podpartego. Ustawcie dłonie pod barkami, palce szeroko. Staramy się nie wypychać środka łokcia do przodu, zwłaszcza osoby z tendencją do przeprostów. Spróbujcie znaleźć neutralne ustawienie miednicy. I teraz z wdechem robimy wklęsłe plecy, zaczynając ruch od miednicy, głowa na końcu. I z wydechem również od miednicy, koci grzbiet. I w ten sposób kilka razy. Spokojny oddech, świadomy oddech. I ostatni raz wdech, wklęsłe plecy, w wygodnym zakresie poszukajcie ruchu. I wydech, koci grzbiet, super. Teraz łączymy duże palce z tyłu, rozszerzamy kolana i przejdziemy do pozycji dziecka. Wyciągnijcie tułów do przodu, ręce do przodu, opuszczamy głowę. Wdech i wydech. Możecie tutaj delikatnie się pokołysać, potoczyć głowę, zajrzeć w prawo, w lewo, tak żeby kark mógł się rozluźnić. I powoli wrócimy do klęku podpartego. Spróbujcie tutaj znowu ustawić miednicę neutralnie, czyli zwracamy uwagę, żeby nie zacząć z wygięciem w plecach, ale nie musicie podwijać kości ogonowej. Jesteśmy gdzieś po środku. I teraz bierzemy wdech, a z wydechem prawą nogę przesuwamy po macie do tyłu. Próbujemy to zrobić w ten sposób, żeby prawe biodro nie otwierało się do boku. I na końcu tego ruchu tylko delikatnie odrywamy nogę od maty, bez puszczania brzucha i zapadania się w lędźwiach, ok? I w ten sposób zrobimy sobie trzy razy na prawą nogę. Czyli wdech i wydech. Przesuwam nogę, przesuwam, kontroluję brzuch, odrywam. Mogę nawet na końcu spróbować napiąć prawy pośladek i wracam. Tutaj jak już opanujecie technikę, to patrzcie w dół, tak żeby szyja była przedłużeniem kręgosłupa. I wdech z wydechem. Przesuwam do tyłu nogę. Stopa może być flex. Odrywam, pośladek, napinam i wracam. I ostatni raz, wdech i z wydechem.
noga do tyłu, delikatne oderwanie, aktywacja i powrót. I to samo druga strona, czyli wdech i z wydechem lewa noga do tyłu, kontroluję tułów, odrywam nogę. I jeszcze dwa razy, wdech, z wydechem szuram, odrywam, może jeszcze pośladek uda się trochę napiąć. Wracam i ostatni raz, piękny wdech i z wydechem do tyłu, odrywam lewą nogę. I wracam. Wspaniale. Teraz pozostajemy w klęku, ale unosimy tułów i unosimy ręce. I z wydechem, uwaga, skręt do prawej strony, ręce szeroko, robimy koła rękoma i przez środek wdech. Z wydechem skręt do lewej, ręce szeroko. Wracamy sobie do środka, możecie spojrzeć za rękoma. I wydech, odkładamy dłonie, przejdziemy do psa z głową w dół. I tutaj podwijcie palce stóp, oderwijcie kolana i zacznijcie powoli przenosić ciężar ciała do tyłu, odpychać się od rąk, przenosić biodra troszkę do tyłu, nogi mogą pozostać zgięte, nie ma problemu. I spróbujcie zgiąć raz jedną, raz drugą nogę. Jeżeli jeszcze nie znacie dobrze psa z głową w dół, to zwróćcie uwagę, czy nie zostaliście tutaj barkami nad dłońmi, w takiej bardziej desce. Naprawdę próbujemy tutaj mocno odepchnąć się do tyłu. Spróbujcie wydłużyć plecy. Nie musicie na początku odkładać pięt na matę, to nie jest najważniejsze w tej pozycji. Weźcie wdech i z wydechem podejdźcie stopami do przodu. Teraz przejdziemy do półskłonu. Dłonie na łydkach, proste nogi, proste plecy. Sprawdzamy, możecie jeszcze sobie dłonią sprawdzić, jak tam sytuacja z kręgosłupem, czy się nie zaokrąglił. Próbujemy się wyprostować. I przez zgięte kolana, tułów i ręce w górę. Możecie połączyć dłonie, spojrzeć za dłońmi i z wydechem przechodzimy albo znowu do tego półskłonu, który był przed chwilą, albo zginamy nogi i schodzimy do skłonu. Rozluźniamy głowę. Połóżcie dłonie na macie i teraz odstawiamy stopy daleko do deski. Tym razem barki zostają nad dłońmi, ciało jest w jednej linii. Następnie odkładamy kolana na matę i schodzimy sobie, przybliżając łokcie do klatki piersiowej, próbujemy odłożyć klatkę piersiową w tym samym momencie, co biodra. Z wdechem podwijamy kościogonową, rolujemy barki do tyłu, przechodzimy do pozycji baby kobry, czyli delikatnego wygięcia. Można się przeciągnąć, możecie sobie zajrzeć delikatnie w prawo, delikatnie w lewo. Tyle, ile jest wygodnie. Nic nie robimy na siłę, na 100%. Nie o to chodzi w jodze. Super. I powolutku stąd wracamy do psa z głową w dół, czyli ponownie przenieście ciężar ciała do tyłu. Jeżeli czujecie nieprzyjemnie wzrastające ciśnienie w obrębie głowy, możecie albo omijać w ogóle psa z głową w dół, albo patrzeć delikatnie między dłonie, unosząc głowę. I wdech, z wydechem ponownie podchodzimy stopami do przodu, robimy półskłon, prostujemy nogi, prostujemy plecy, przez zgięte kolana, wdech, unosimy tułów, unosimy ręce, kto chce może tutaj dodać stanie na palcach. I wdech, z wydechem odłóżcie pięty i powoli zginamy nogi, można sobie pomóc ręką, odstawiamy lewą nogę do tyłu. No i teraz tą lewą nogę odstawiamy całą pod delikatnym kątem. Odrywamy tułów, możecie to zrobić jednym ruchem, a można na raty, podpierając się o udo. Też super wariant, wszystkie warianty, słuchajcie, są jak najbardziej ok. Z wdechem unosimy ręce i powoli teraz zwrócimy się do lewej strony, zostawiając prawe kolano cały czas do przodu. Odkręcamy,
może nie jest to najładniejsze słowo, ale rotujemy się delikatnie do lewej, zostawiając kolano do przodu. Ręce do boku, wojownik drugi. Uważajcie, żeby cały tułów Wam nie szedł za prawą ręką. Możecie spojrzeć za prawą dłonią. I teraz z wdechem połączcie dłonie, wyprostujcie prawą nogę i wydech, opadamy szeroko. Następnie robimy właśnie ten ruch, którego przed chwilą mówiłam, żebyście nie robili. Czyli tak jakby ktoś Was podciągnął mocno za prawą rękę, lewa ręka idzie na biodro, wchodzimy do pozycji trójkąta. Prawą dłoń przenosimy albo na łydkę, albo nawet na udo i jak już wyciągniecie ten prawy bok, to delikatnie doprostowujemy nogę, odwracając klatkę piersiową w stronę sufitu. Prawa ręka może zjechać troszeczkę niżej, jeżeli macie miejsce. I jeżeli czujecie, że to jest wygodne, komfortowe, można wyciągnąć jeszcze lewą rękę do sufitu. Oddychamy. Kto potrzebuje troszkę zgiąć prawą nogę, też jest to w porządku. I wdech. Z wydechem odłóżcie dłoń na biodro. Powoli zegnijcie prawą nogę. Wracamy przez wojownika drugiego. Ręce odłóżcie na biodra i teraz uwaga, zmienimy stronę. Prawą stopę skręcamy do środka, a lewą stopę skręcamy do lewej strony. Magic, przejście. Lewa noga się zgina. Cały czas kolano i stopa do przodu. My delikatnie rotujemy się do prawej strony, ręce w bok. Oddychamy. Tutaj zwróćcie uwagę, czy nie jest za duży rozkrok. Jeżeli jesteście tutaj bardzo nisko, to trudno gdziekolwiek z tego się potem ruszyć. To też może być za mocne. Także rozkrok nie za duży. Taki mniej więcej na długość nogi, może ciut większy. I z wdechem unosimy się, łączymy dłonie i wydech opadamy szeroko. Teraz robimy ten ruch, jakby ktoś Was podciągnął za lewą rękę, wydłużając lewą talię. Prawa ręka idzie na biodro i powolutku doprostowujemy lewą nogę, odwracamy tułów do sufitu i może jeszcze prawa ręka do sufitu. Możemy patrzeć w dół, jeżeli odwracanie głowy jest dla Was nieprzyjemne albo tracicie równowagę. Możemy do boku, możemy za ręką. Spokojny oddech, mocne nogi, tutaj nie opierajcie się całkowicie na ręce. I wdech, z wydechem odkładamy dłoń na biodro, delikatnie zginamy lewą nogę, przechodzimy sobie przez wojownika drugiego, ręce wracają na biodra i spokojnie w swoim tempie wracamy naprzód maty, w swoim tempie odkładamy dłonie, odrywa się lewa pięta i przechodzimy sobie przez klęk do pozycji dziecka na dwa spokojne oddechy. Rozszerzcie kolana, wydłużcie plecy, odłóżcie czoło. Spokojny wdech i wydech. I od razu wędrujemy sobie tułowiem do lewej strony. Prawą rękę przenosimy troszeczkę dalej. Rozciągamy prawy bok. To samo w drugą stronę, lewa ręka troszeczkę dalej. Środeczek i wdech. Pomagając sobie rękoma, siadamy na piętach i teraz albo w dowolny, wygodny sposób, albo takim patentem, że krzyżujemy sobie nogi z tyłu, powolutku przechodzimy do siadu skrzyżnego. Następnie przenosimy nogi przed siebie, ręce opieramy z tyłu i delikatnie z wdechem otwieramy klatkę piersiową. Możecie zamknąć oczy na chwilę.
I luzik, super. Następnie prawą nogę prostujemy, a lewą stopę przyciągamy do prawego uda. Z wdechem prostujemy plecy, skręcamy się do tej zgiętej nogi, zostajemy tutaj na dwa oddechy. Możecie delikatnie spojrzeć za siebie. Jeszcze jeden wdech. I z wydechem troszeczkę rotujemy się w stronę tej nogi prostej. Prawy bok wydłużamy tak jak przy trójkącie. I lewa ręka idzie nad głowę. Rozciągamy lewy bok ciała. Z wdechem wracamy do góry. I teraz wracamy sobie tułowiem do środka, zmieniamy stronę. Lewa noga prosta, prawą stopę przyklejamy do lewego uda. Na wdechu wydłużamy kręgosłup i skręcamy się do prawej. Jeżeli to komfortowe, możecie spojrzeć za siebie. Wdech. Troszkę rozluźniamy ten skręt i wydłużamy lewy bok w stronę lewej nogi, prawa ręka nad głową. I wdech, powrót do pionu, przekręcamy się z powrotem do przodu. I teraz jeszcze połączcie obie stopy, pięty troszeczkę odsuńcie od bioder, na wdechu urośnijcie i z wydechem przejdźcie do skłonu. To może być niewielki skłon, możecie zostać tutaj. I wdech, góra, wspaniale. Teraz zostawcie nogi zgięte, dłonie ułóżcie pod kolanami i z wydechem urośnijcie, z wydechem zaokrąglamy plecy. I wdech, otwieramy klatkę. Możecie przymknąć oczy, skupić się całkowicie na oddechu. Obserwacja oddechu jest bardzo ważna. Wydech zaokrąglamy i zatrzymujemy się w środku z neutralnymi plecami. Następnie, przetaczając się przez bok, to jest jeden wariant, albo wklejając się kręg po kręgu, czyli wtedy siadamy sobie z przodu maty, patrzymy, czy nic nam nie zagraża, na przykład leżący kot, bierzemy wdech i z wydechem powoli, powoli wklejamy się do leżenia i przytulcie kolana. Możecie się pokołysać troszkę. Super. Następnie łapiemy, podnosimy troszeczkę nogi, one są cały czas zgięte. Łapiemy za łydki albo za stopy i przyciągamy uda do pozycji szczęśliwego dziecka, tak żeby uda były mniej więcej równolegle do maty. Można też przybliżyć stopy, jeżeli to jest bardziej komfortowe. Super. Odłóżcie stopy, nogi są cały czas zgięte. Ręce przyłóżcie do boku i weźcie wdech z wydechem. Odkładamy kolana do lewej strony i możecie spojrzeć za prawą ręką. Z wdechem wróćcie do środka i wydech, kolana do prawej, patrzymy za lewą ręką. Powoli wróćcie. I teraz przeciągnijcie się, prostując nogi, prostując ręce. Możecie na chwilę napiąć wszystkie mięśnie. I rozluźniamy wszystko. Ostatnia pozycja to pozycja szavasany, relaksu.
Możecie zostać z nogami prostymi, ale jeżeli czujecie jakiś dyskomfort w plecach, to zegnijcie nogi, połączcie kolana. Jeżeli to jest dla Was ok, to zamknijcie oczy. Tutaj, jeżeli praktykujecie w okularach albo mieliście zpięte włosy, to warto wszystko tu rozluźnić, zdjąć okulary, zdjąć gumkę do włosów. Spróbujcie odsunąć barki od uszu. I sprawdzamy jeszcze na koniec, czy nie spięły nam się mięśnie między brwiami. Możemy jeszcze tu zrobić delikatny masaż tego obszaru. Albo właśnie zmarszczyć się na chwilę mocno i świadomie rozluźnić. Weźcie wdech i wydech. Oddech płynie swobodnie. Przepływa przez całe ciało, dociera do brzucha, rozluźniając brzuch z każdym wdechem. Dociera do pleców, do boków ciała. Całe ciało robi się ciężkie i rozluźnione. Dajcie sobie chwilkę, żeby pobyć w takim rozluźnieniu. Obserwować oddech. Weźcie jeszcze jeden wdech. Spokojny wydech i powoli zegnijcie nogi w kolanach. Możecie jeszcze się przeciągnąć, sięgając rękoma za głowę i powolutku, powolutku przetoczcie się na bok. Zwijamy się w kulkę na boku. Tu jeszcze weźcie sobie spokojne dwa oddech. I powoli, bez pośpiechu, przejdźcie do dowolnego siadu. Może to być siad krzyżny, siad na piętach, siad z nogami z przodu zgiętymi, tak żebyście byli w stanie jeszcze zatrzymać się na chwilę z wyprostowanymi plecami. I na sam koniec jedną dłoń połóżcie na klatce piersiowej, drugą dłoń połóżcie na brzuchu. I weźcie kilka oddechów w swoim własnym tempie, obserwując, co się dzieje z Waszym ciałem podczas oddechu. Nie musicie tego oceniać, poprawiać, po prostu zauważcie. Po chwili przełóżcie dłonie na boki ciała, tak żeby wyraźnie czuć dolne żebra. I też przez chwilę poobserwujcie, czy jesteście w stanie tam zauważyć jakiś ruch odbywający się z oddechem. I jeszcze jeden wdech. I wydech. Odłóżcie dłonie, otwórzcie oczy. Bardzo Wam dziękuję
za wspólną praktykę. Dajcie znać, czy macie jakieś pytania, jak się czujecie. Pamiętajcie też, żeby zasubskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkim i do zobaczenia.